Cześć. Chciałbym podziękować Wam za to, że zadajecie pełno pytań na Facebooku oraz na YouTubie. Są to nieraz lepsze, nieraz gorsze pytania, dlatego postanowiłem też odpowiedzieć na te, które najczęściej się pojawiają. A że dotyczą one bardzo często stosowania kreatyny, postanowiłem nakręcić ten filmik. Zwłaszcza, że w internecie można znaleźć pełno bzdur odnośnie właśnie stosowania tego środka, jak ten filmik. Natomiast często mężczyźni korzystają z różnych suplementów, dodatków typu kreatyna, która tylko i wyłącznie zatrzymuje wodę w organizmie. No i niestety tutaj panowie, którzy przestaną ją stosować, te mięśnie znikną. Wbrew temu, co mówiła pani dietetyk, kreatyna jest to suplement, który naprawdę działa. Powoduje znaczący przyrost siły oraz masy mięśniowej. Głównie dzięki temu, że pozwala przyspieszyć syntezę ATP, czyli wysokoenergetycznego związku w organizmie. Dzięki temu, że kreatyna pozwala zmniejszyć syntezę ATP z procesu fosforylacji substratowej, możemy zaobserwować zmniejszenie zakwaszenia mięśni, co skutkuje możliwością zwiększenia objętości oraz intensywności treningu. Kreatyna jest to substancja, która występuje również naturalnie w środowisku. Najwięcej jej możemy znaleźć w czerwonym mięsie. Są to ilości około 4 g na kilogram. Musielibyśmy dużo tego mięsa zjeść, aby dostarczyć tyle kreatyny, ile potrzebujemy. Jest wiele form kreatyny. Najprostszą z nich jest monohydrat. Tak więc jeżeli jest to Wasz pierwszy cykl na kreatynie, powinniście po niego sięgnąć. Jest on również najtańszy i bardzo skuteczny. Potwierdzono jego działanie w wielu badaniach. W zasadzie jest on nieszkodliwy w normalnych dawkach. Jego nadmiar jest wydalany z moczem w postaci kreatyniny. Jeżeli chodzi o jego minusy, to dość łatwo ulega on przemianie do nieaktywnej kreatyniny w środowisku wodnym. Natomiast, tak jak mówiłem, osoby początkujące powinny od niego zacząć. Jeżeli macie z kolei już za sobą, powiedzmy, około 3 cyklów na monohydracie, możecie sięgnąć po wyższą formę kreatyny. Może to być jabłczan, może to być krealkalin, helat magnezu, czy też inna, każda inna forma. Ja osobiście bardzo lubię jabłczan kreatyny, na mnie on bardzo dobrze działa. W porównaniu do monohydratu można zaobserwować lekko gęstszą jakość tego mięśnia, nie trzyma on aż tyle wody, aczkolwiek trzymanie wody w przypadku monohydratu jest troszkę mitem, do którego wrócę pod koniec filmiku. Jeżeli zauważyliście, że już wyższe formy kreatyny nie działają na Was tak jak wcześniej, możecie sięgnąć po najmocniejszy rodzaj kreatyny, czyli staki kreatynowe. Są to suplementy, które zawierają kilka form w jednym opakowaniu kreatyny. Ponadto również z reguły zawierają także suplementy, które pomagają wykorzystać właściwości kreatyny. Jeżeli chodzi o dawkowanie pojedynczych form kreatyny, takich jak monohydrat, jabłczan i tym podobne, to dawkujemy 5 g na czczo i 5 g po treningu. W dni nietreningowe również 30 minut przed śniadaniem i około 8 godzin, czyli tak jak powinna wynosić pora treningowa, następna porcja kreatyny. Jeżeli chodzi o staki, dobieramy dawki tak, aby na porcję również było 5 g i stosujemy je tak samo jak monohydrat, z tym, że zamiast po treningu jedna porcja będzie wtedy przed treningiem. Pod warunkiem, że nie stosujecie żadnej przedtreningówki. Można natknąć się na wiele mitów związanych właśnie z kreatyną. Najczęstszym z nich jest to, że monohydrat trzyma wodę podskórną. No niestety nie jest to prawdą. Ani ja, ani żaden z moich znajomych nie zaobserwował trzymania takiej ilości wody, jaką to opisują na różnych forach. Kreatyna, zarówno jabłczan, monohydrat, nie powoduje trzymania dużych ilości wody. Są to dosłownie minimalne, śladowe ilości, nie do zauważenia dla zwykłego człowieka. Kolejnym mitem jest faza ładowania, czyli tak jak to kiedyś wyglądało, że przez pierwszy tydzień
jemy duże, duże dawki kreatyny, a później schodzimy, aby podtrzymać to. Osobiście próbowałem jedną i drugą metodę. Faza ładowania zupełnie się na mnie nie sprawdziła. Są to tylko wyrzucone pieniądze w błoto, bo zużywamy dużo więcej kreatyny niż normalnie. No i kolejnym mitem, który można spotkać przynajmniej, który mi przychodzi do głowy, to to, że kreatynę stosujemy tylko na masie. Nic bardziej mylnego, na redukcji również, w celu chociażby wspomożenia się siłowo. Wiadomo, przy redukcji nie mamy tyle energii, a kreatyna nam na pewno pomoże wykonać dobry trening. Mam nadzieję, że Wam trochę pomogłem, tak więc zadawajcie kolejne pytania. Pamiętajcie o subskrybowaniu oraz lajkowaniu mojego fanpage'a Agresywna Masa TV na Facebooku. Pozdrawiam.